Okej. Wyszło troszeczkę dziwacznie, ale okej. Wow. Gdzie my jesteśmy teraz? WTF! No, co to jest? Nic temu nie... Wow, aha. Okej, dobra. Dobra, okej, kminie. Fuck! Powoli się rozwalę, stary. Wow. Ops. Fuck. Kupia rakieta. Ale mam już na niego sposób, już wiem jak z nim walczyć. Widzicie, o to chodzi, zawsze jest jakiś sposób. A wy oglądając takie filmiki, na pewno już będziecie wiedzieli, jak go rozwalić. Jak będziecie w to grać kiedykolwiek. To trzeba skoń... Okej. Wow, lol. Tego się nie Tamtego się nie spodziewałem. To jest plansze. Opa. Haha. O, lol. Co za troll. God damn it. Okej, runda druga. No tak. Fuck. To było głupie. Co jeszcze, ta walka będzie podzielona na jakieś 3 rundki. Tak, zapomniałem skoczyć. Come on. Come on. A fuck, jeszcze nie. Tak. Jedna tam je trafiła. O, fuck. Zmarnowałem swoją okazję, no. A teraz mogę zginąć głupio. Ja się nie będę pilnował. O właśnie, o tym mówiłem. Głupie. No uderz pięści, uderz pięści. Ile można strzelać? No tak. Maksymalny damage.
goddammit. Ach. A maksymalny damage. Oh, fuck. Chyba zginę. Trafię mnie cokolwiek i ginę. A trafię mnie na pewno rakieta. Ha! O, o, brawo, brawo. Dobry pomysł ze zmianą tego. A, pięknie. Co teraz? O nie. Zginąłem jak w banku. O, fuck. A. Spoko, Maroko. To, że zginąłem, miał twój plus. No. Ha, ha, ha. Ostatnie bombki mnie nie trafiły. A teraz mam walczyć z samym tym, który robi dokładnie to samo. Okej, okej, okej. Wow! To coś nowego. Okej. A fuck. Przypaty do muru. God damn it. Fuck. A spoko. Rundka po rundce. Maksymalny damage! Dobra, tyle dał radę w system z niego. Oh, come on! Uderzysz wreszcie w tą podłogę. Kurde. Uderz podłogę! Uderz podłogę! A, głupia rakieta! A, fuck, tam mi trafi. Kurde, nie mam jak tego dodżować. Gin, 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 gin! Fuck yeah! Yeah, baby! Spalmy to, spalmy to! Boom! Yes, yes, yes! Yeah. Zaraz! Pozbieramy HP. Uwolnijmy naszą Marlin. G.
I też. Pięknie, podoba mi się. To już prawie, praktycznie koniec gry. The end is near. Zack has defeated all his enemies and reached the place where Zora holds Marlene captive. I co teraz? Using the Celestinia, Zack will liberate Marlene. Ona jest ruda. Nie lubię rudy. This is not the important news now, for someone is happy to see that things are turning out exactly as he had planned. Celestinia is the only substance capable of producing the energy that will make Zulrog's time machine work. But what's going on? It looks like there's something wrong with the machine. It has a few glitches. Zbugowana moc. It looks like he ended up in a medieval castle. Naprawdę? But what is that strange darkness lurking over our friend? Where's Marlene? Where did the evil... Ucieli, ja nic nie nacisnąłem. Wow. To jest koniec. I tak po prostu, bum, zakończyli grę. Ej, no kurczę, zawiodłem się trochę, no bo tak, dobra, zakończenie, nie spodziewałem się go na pewno. No ale dobra, niech będzie. Czyli czekamy na kolejną część przygód Zack Zero. Możliwe, że zrobię z niej let's play, możliwe też, że nie. Więc tak, jak mi się grało? Kiepsko. Tak naprawdę gra jest strasznie zbugowana. Co widzieliście, często były problemy z kamerami, właśnie kamera jest największym problemem. Chcieli fajnie, chcieli zrobić platformówkę 2D w 3D, jednakże troszkę średnio im wyszła praca kamery. Jeżeli chcieli pokazać jak najwięcej z tego świata 3D, to praca kamery w tym momencie strasznie kulała i często właśnie przegrywało się ze względu na pracę kamery. To raz, dwa, mało różnorodni bossowie. To jest zdecydowanie, praktycznie każdy pokonywało się na tę samą modłę, czekało się na odpowiednią liczbę ataków, potem cały damage maksymalny jaki się dało wcisnąć. I tak w kółko, i tak w kółko. Na każdego bossa wystarczyło tylko się nauczyć odpowiednio dodżować ich ataki, o tyle. Nawet nie trzeba było odpowiednio dodżować ataków. Różnorodność lokacji była faktycznie. Lokacje były ładnie zrobione, same w sobie były ładnie zrobione lokacje, zwłaszcza podoba mi się tak w okolicach drzwi, tam była naprawdę ładna sceneria zrobiona przez grafików. Co do muzyki, muzyka mi się kompletnie nie podobała. Odgłosy były tak nużące po pierwszej godzinie grania, a tą grę tu już trochę przechodzę. Także muzyka była kompletnie... Mało motywów muzycznych. Ja rozumiem, że to jest... produkcja niskobudżetowa i tak dalej, ale jednakże moim zdaniem lepiej się można by wysiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę, zwłaszcza o efekty dźwiękowe. Co do samych kombinezonów, w trakcie walki się praktycznie ich nie wykorzystywało, nie było to potrzebne do niczego. Nawet nie miało zastosowania praktycznie w walce te kombinezony Zacka, jedynie co to do przechodzenia konkretnych poziomów i w sumie tylko tyle. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle, let's play się skończył, żegnam się z wami, w tym filmie jeżeli możecie ocencie jak wyszła cała seria, łapka w górę znaczy, że wyszła seria okej, łapka w dół, że nie, dajcie jak najwyższy komentarz temu filmowi, najwyższą ocenę temu filmowi, zostawcie jakiś fajny komentarz, dajcie do ulubionych, jeżeli wam się seria podobała i tak dalej, docencie po prostu w jaki sposób mój mały, malutki wysiłek przechodzenia tej gry i nagrywania oraz komentowania dla was oraz składania, renderingu i tak dalej. Jeszcze na koniec moja ogólna ocena gry na 10, 3. Bardzo mi przykro, niestety gra nie zasługuje na więcej niż 3 na 10 w tym momencie, w którym ją kończę. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, mówi dla was Buniek. Jak zawsze życzę wam miłego dnia.